Cześć moi drodzy, z tej strony Łukasz Citków, witam Was w kolejnym filmie o tym kanale i słuchajcie, myślę, że dzisiaj bardzo ciekawy film w trochę innej formie, w trochę innej konwencji niż do tej pory. W tym filmie chciałbym poodpowiadać na Wasze komentarze, ale nie tylko takie komentarze merytoryczne, ale też trochę takich komentarzy wybierzemy sobie mniej dla mnie przyjemnych, no mówiąc wprost, trochę takich komentarzy hejterskich wybierzemy. Czekałem na ten odcinek. Trochę nawet się cieszę, że będę mógł na takie komentarze podpowiadać. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. No to co? Startujemy. No to lecimy pierwszy komentarz. Nie kombinuj jak koń pod górę, nie narzekaj, idź do roboty jak uczciwi ludzie i masz z głowy problem. No kurczę, moi drodzy, ja zostałem przedsiębiorcą po to, żeby nie musieć chodzić do roboty. Właśnie na tym polega całe piękno bycia przedsiębiorcą, że jest się wolnym. To zresztą jest chyba taka największa dla mnie wartość. Ja zawsze chciałem być wolny, zawsze chciałem nie mieć szefa, który mi mówi, co mam robić, zawsze chciałem spać do 10, zawsze chciałem móc jechać na wakacje w środę i wrócić w piątek, takie mini wakacje, więc nie, ja absolutnie nie chcę iść do normalnej roboty i uważam, chociaż to może zabrzmieć źle, że nikt nie powinien chcieć iść do normalnej roboty i wszyscy powinni chcieć być przedsiębiorcami i wszyscy się powinni rozliczać, wiecie, na B2B, wystawiać sobie faktury, wtedy świat byłby piękniejszy, więc będę kombinował jak koń pod górę, będę narzekał i kwestionował to, co widzę, będę starał się to poprawiać. Jakby dzięki za Twoją troskę, ale będę kombinował jak koń pod górę. Po 25 latach działalności mam głęboko w... Mogę przeklinać? Możesz. Dobra, głęboko w chuj już ten kraj. Zamierzam zamknąć interes i idę na zasiłek. No kurde, ja się nie dziwię, nie? Po 25 latach, no ja prowadzę biznes trochę krócej niż 25 lat, ale też czasem mam takie dni, że też mam tutaj, cytując kolegę, głęboko w chuj już ten kraj, bo faktycznie jak się czasem muszę mierzyć z tą ilością papierologii, formalności, z tym, że za każdym razem trzeba wyprodukować, wiecie, segregator papieru u notariusza, to też mi się nie chce, nie? Więc rozumiem to. No może jak będę w momencie, w którym mój biznes będzie miał już 25 lat, to też będę tak mówił, że idę na zasiłek. Ale jeszcze mi trochę wiary zostało, więc jeszcze cisnę dalej. Ty powiesz prawdę. Nie, no co ty, oczywiście, że nie powiem. Jestem chciwym, krwiożerczym kapitalistą i dla zysku zrobię wszystko, więc mówię prawdę tylko wtedy, kiedy mi się opłaca. Nie, a tak serio, to najbardziej opłaca się mówienie prawdy. To tak serio, nie? Albo może kłamie, nie wiem, zobaczymy. Dobra, Wojciech napisał. Wy to jesteście dobrzy. Milionerzy, którzy nie mają już co robić z czasem i kasą, to uczą na YouTubie ludzi, jak mogą łatwo i dużo zarobić. Kolego, gdzie można kupić jakiś kurs albo Twoją usługę doradczą? W linku w opisie pod tym filmem znajdziesz przekierowanie do mojej strony, tam sobie możesz kupić mnóstwo moich kursów, usług, warsztatów, dołączyć do klubu deweloperów, także cieszę się, że pytasz, także już wiesz. Dobra, lecimy dalej. Do tego prowadzi nieuregulowany kapitalizm. Większość osób nie będzie miała niczego i będzie szczęśliwa. No, ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Czy to dobrze, czy to źle? Ja po prostu stwierdziłem pewnego dnia, że ja się wypisuję. Mam gdzieś ten system i ja się chcę wykręcić z tego, wiecie, biegania jak chomik dookoła. No i kurde, ja jestem taką osobą, która wierzy w swoją sprawczość, więc ja nie zamierzam narzekać, tylko po prostu działam po to, żeby nie być jednym z tych, którzy biegają w tym szalonym kołowrotku. Oczywiście, że to jest trudne, oczywiście, że większość osób nie da rady, oczywiście, że większość osób będzie tym chomikiem w tym kołowrotku, nie będzie miała niczego i będzie nieszczęśliwa, ale kurde, ja uważam, że nie moją robotą jest próbować to zmienić. Moją robotą jest grać w tą grę na tych zasadach, które mnie tutaj zastały i ją wygrać, czyli się wypisać z tego systemu. Więc czy do tego prowadzi nieuregulowany kapitalizm? No tak, ale czy kiedyś było inaczej? Okej, możemy gdzieś tam próbować stwierdzać, kiedy rozwarstwienie było większe i mniejsze, ale to nadal nie ma sensu, moim zdaniem, nadal nie ma znaczenia. Po prostu ja robię swoją robotę, która prowadzi do tego, że być może też jestem tym, który przyczynia się do tego, że ten kapitalizm jest jeszcze bardziej nieuregulowany, ale trochę mam to gdzieś. Po prostu robię swoją robotę, bo głęboko wierzę w to, że swoją ciężką pracą jestem w stanie mieć lepsze życie i tyle. I nie być tym, który właśnie nie ma niczego i musi udawać, że jest szczęśliwy, nie? Ja wiem, że to takie bardzo wybiórcze spojrzenie na świat, bo większość ludzi tego nie zrobi, ale czy ja mi się chcę przejmować albo brać odpowiedzialność za tych wszystkich ludzi? Chyba nie.
Wiesz, tylko nie nadążasz. A, dobra, tu się przyznaję. Tu faktycznie walnąłem gafę. Chciałem być taki, wiecie, bardzo mądry. Ja chyba powiedziałem, jak ja to powiedziałem, że nie nadążasz, że ceny nie nadążają. No to faktycznie przyznaję się, że chyba poprawnie mówi się, że ceny nie będą nadążały. Teraz chciałem zabrzmieć tak w pseudo, tak w, no, pośrednio. Poprawnie jest, że ceny nie będą nadążały. No dobra, właśnie, nie ma co kombinować. Ale to przyznaję, wtedy tam w tamtym filmie walnąłem gafę. Tomasz. Zrób to zanim kupisz działkę. Butelka Pepsi 0,5 litra, paczkę papierosów, jakieś owocowe gumy do rzucia. Pozdrawiam. Cześć, jeszcze raz. Butelkę Pepsi 0,5, czemu akurat 0,5? Paczkę papierosów, jakieś owocowe gumy. Nie wiem, jak to, szukam tu jakiegoś połączenia. Co z tym można zrobić? Mając butelkę Pepsi 0,5, paczkę papierosów, jakieś owocowe gumy. No tutaj, ciekawe co autor miał na myśli, nie? No ciekawe, chłop to napisał, popatrzył i kliknął wyślij. To się nazywa patologia. Wystarczy zbanować fundusze inwestycyjne na kupno mieszkań i już jeden czynnik najważniejszy wyeliminowany. To a propos wzrostu cen. No, myślę, że to co teraz powiem też będzie trochę nie do końca popularne, ale ja uważam, że to bardzo dobrze, że do Polski wchodzą duże fundusze inwestycyjne i wykupują pakietowo mieszkania od deweloperów, ponieważ to powoduje uregulowanie się tego rynku, uregulowanie się standardu tych mieszkań, wyeliminowanie takiego problemu jak na przykład to, że starsza pani wynajmuje nam mieszkanie i rości sobie prawo do tego, że nam będzie tam zaglądała co miesiąc, czy mamy posprzątane, czy jest czysto. Ten problem już praktycznie nie istnieje na rynku, a jeszcze do niedawna istniał. I często było tak, że wielu najemców się skarżyło, że właściciel zbyt ingeruje w ich prywatność i nie mają poczucia takiej właśnie poczucia prywatności w swoim mieszkaniu. Duże fundusze są na tyle zautomatyzowane, sprocedurowane, że tam nikogo nie interesuje i wręcz nie chcą przychodzić i zaglądać. Wszystkie mieszkania są zrobione w tym samym stylu, w tym samym standardzie. Płacisz, mieszkasz i nikogo to nie interesuje. Ja uważam, że to bardzo dobrze i uważam, że to, że duże fundusze wchodzą do Polski, to się nie przyczynia aż tak bardzo, jak wszyscy myślą, do wzrostu cen. Do wzrostu cen przyczynia się wiele innych czynników, takich jak na przykład właśnie programy prospołeczne, jak bezpieczny kredyt w zeszłym roku, tak? A duże fundusze regulują rynek i go standaryzują. I uważam, że długoterminowo to jest bardzo dobre. A jeszcze uważam, chociaż to już taki powiedzmy gdzieś tam daleko idący wniosek, że to wejście dużych funduszy do Polski spowoduje, że za chwilę w Polsce będziemy mieli też rejty. Może już tutaj nie będę przynudzał, czym są rejty, ale uważam, że w Polsce brakuje i powinny się rejty pojawić. W takim razie jesteś nienormalny. No tak, raczej myślę, że bycie normalnym musi być nudne. Jedzie pan budować kurniki inwestycyjne i tak kupisz. Powinienem ci właśnie pojechać w komentarzach, że powiedziałeś, że ziemia jest ukraińska, Lwów jest polski, tak, żebyś zrozumiał, Leszczyk. Kurde, to jest ciekawe, że tak wiele osób, że to jest dla nich aż tak bardzo ważne, nie? Że to jest dla nich tak ważne, żeby powiedzieć, że Lwów jest polski, Wilno jest polskie, ale jak powiesz, że Wrocław jest niemiecki, to cię tam, wiesz, głowę ci chcą urwać. No myślę, że to będzie, chociaż, no chciałem powiedzieć, że to będzie kontrowersyjne, ale to będzie kontrowersyjne dla tych osób, ale nie dla mnie. Ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia. Że naprawdę, jeżeli ktoś się budzi rano i myśli o tym, że Lwów musi być polski, to musi być smutne życie. Naprawdę jest mi to obojętne. Jak tak patrzę na łanówkę na Białołęce, to nie wiem, czy chciałbym dawać jeszcze więcej gruntów deweloperom, by budowali więcej takiego dziadostwa i płakali, jak to im ciężko. Kurde, teraz jest takie osiedle pod Warszawą przy Ożarowie Mazowieckim. Może nie będę wymieniał nazwy dewelopera, który to osiedle zbudował. Faktycznie, to jest takie totalne kopiuj-wklej. Tam jeszcze przed chwilą była pszenica i kukurydza, teraz mamy wielkie osiedle takie właśnie łanowe, czyli przed chwilą był rolnik, teraz jest deweloper. I ja uważam, że takie osiedla są świetne, bo to jest idealnie zoptymalizowany projekt, który dla dewelopera jest tani w wykonaniu i tym samym dla klienta jest, no dobra, nie powiem, że tani w zakupie, ale gdyby ta architektura była przekombinowana, to byłoby jeszcze drożej. Więc ja uważam, że osiedla łanowe, które mają bardzo prostą, toporną architekturę, która ma być tania w wykonaniu, to jest sedno tego, co teraz ludzie potrzebują. Największą grupą klientów na rynku, którzy kupują od dewelopera, w tym ode mnie, szeregówki, segmenty, bliźniaki, to jest rodzina 2 plus 2. Taka rodzina 2 plus 2 potrzebuje segmentu, czy jednostki mieszkalnej, która ma 80-100 metrów. Są tam trzy sypialnie,
pokój dla rodziców, dwa pokoje dla dzieci, salon z aneksem. Nic więcej, totalna prostota, ale jednocześnie spełnienie potrzeb, zaspokojenie tych potrzeb, popatrzenie na taki projekt przez pryzmat funkcji, komfortu, zaspokojenia potrzeb takiej rodziny. Więc takie osiedla są potrzebne i takie osiedla się będą sprzedawały. Jest ogromna grupa ludzi, która wybierze segment pod miastem, który ma 100 metrów, bo jest w tej samej cenie, co 40 metrów w mieście, tak? 40 metrów dla rodziny 2 plus 2 to jest za mało i taki segment to jest... O tym się właśnie mało mówi, ale przychodzą klienci i mówią: super, dzięki, że mogę to kupić, nie? Oczywiście to jest drogie, ale to jest tak samo drogie jak mieszkanie w centrum. Więc oczywiście, że gdyby tutaj to było w kontekście tego, że samorządy gdyby przekazywały grunty deweloperom po to, żeby rozwiązać problem braku dostępności, no to klienci mieliby taniej, a deweloperzy by i tak zarobili swoje. I tak by się dokładnie stało, tak? Więc patrząc na łanówkę na Białęce, to nie wiem, czy chciałbym dawać jeszcze więcej gruntów deweloperom. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo na pewno mogło się długoterminowo przyczynić do spadku cen, a klienci dokładnie czegoś takiego oczekują. Nawet jak psioczą, to i tak oczekują, bo mają zdolność kredytową na 800-900 tysięcy, tak? A każdy chciałby mieć willę, która ma 400 metrów, ale nie każdy ma zdolność kredytową na 4 miliony. Więc oczywiście, że łanówka na Białęce, dlatego powstaje i tak dużo, bo ona się tak dobrze sprzedaje, bo klienci po prostu tego oczekują. Ale z ciebie bohater, od 2 lat jeżdżę ciężarówką tam, na Ukrainę. To pojedź jeszcze raz, ale dalej na wschód, jak nie wrócisz, to dla nas żadna strata. Na wdzięczność ukrów nie licz. Kurde, to jest ciekawe, że naprawdę dla ludzi to jest tak ważne. No ciekawe, ciekawe. No kolega napisał, stwierdził, że wyślę i wysłał. Że poczuję się lepiej. No nie, no oczywiście, że kolego, no nie będę jechał na Ukrainę specjalnie tam, gdzie jest wojna, bo ty tak napisałeś komentarz, jakbyś tak chciał, także no nie. Dobrze, moi drodzy, no to na ten moment to byłoby wszystko. Czekam na kolejne nieprzyjemne i hejterskie komentarze. Całkiem przyjemnie mi się na nie odpowiadało, całkiem dobrze się bawiłem. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Jeżeli tak, to będziemy tego typu materiałów robić więcej. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Gdzieś tutaj też Wam się wyświetlą inne filmy, które już są na tym kanale. W opisie znajdziecie też linki do moich mediów społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.